Hej, siemano, witamy was wszystkich serdecznie w grze Kompanów Heroes, Tales of Valor. Ja jestem Divioner, a po drugiej stronie jest... Outsider. No. I pan... Nic nie mówisz, kurczę. Zawsze jak się przywitam, to powstaje taka niezręczność, cisza i wtedy nie wiem, czy mam coś dopowiedzieć, czy nie. Dobra, w tym przypadku mogę dopowiedzieć. No i rywalizujemy tutaj standardowo dwóch na dwóch. My po stronie... Ja Wehrmacht, ty z tego co kojarzę, to jest Panzer... Co tam masz? Panzerwaffe. No, dokładnie. Panzerwaffe. I jakoś tu sobie. A tutaj gramy przeciwko Amerykanom i Brytolom. Jo, muszę się nauczyć jeszcze tych podstawowych sloganów, bo w większości zapominam dokładnie, co tu się dzieje na tej rozgrywce. Grunt, że wiem, że gram Wehrmachtem i to się dla mnie liczy. Dobra, wysyłam sobie tych chłopków. Od razu mi powiedz, co mam zabezpieczyć. Most? Ty? Czy co? Tak, no? Most. Nie wiem. W zasadzie to dwa. Ten na pewno. I ten wspólnie. Ten wspólnie. Ale tak wiesz, trzeba tu zajmować wszystko. Jak to ma strzałeczkę, masz taką mapę taktyczną. Można sobie zobaczyć, które największe, najwięcej rzeczy się, które pointy najwięcej w ciągu dają. Tutaj, 16 fuela. A, mapa taktyczna, dobra. Zaraz to przejmę. Jak tylko będzie okazja. Co sobie to zrobić? Właściwie to chyba rozmieszczę od razu zapory przeciwczołgowe. A ja chyba zagram taktyką niszczycieli czołgów. A, kit. Najwyżej przegram. Chociaż w sumie gościu dopiero co zaczął grać, więc... No przeciwników nie mamy zbyt mocnych. Nie mamy zbyt mocnych. Schwimmwagen is here. W sumie to może tak. Dobra, tu na razie MGK. Na... I tu MGK. I będzie spokój. Spoko. Pierwszy już jest. Sam sobie go. Drugi też już zaczyna się robić. Formalnie. Starałem się robić taktycy. Tam ładnie się już dokopałeś. Mogłeś sobie tam przy tym moście zaraz coś zrobić. No, nie mam. Jeszcze nie mam właściwie czym, bo nie mam tutaj tej granicy połączonej między tym terytorium jednym a drugim. Nie ma łączności z bazą. No dobra, chyba wezmę doktrynę terroru. Tak, ale to sobie wezmę w trakcie, kiedy będę miał łączność z tym moim punktem. Dobra, Schwimmwagen pojedzie. Ty, a tutaj jak się dostać? Tu pojazdem. Po te paliwko. A, po które? A to musisz mostem przejść. Ty musisz naprawić most. Ten. No, oni go nie spawałem, więc spoko. Dobra. To już wszystko jasne. To już wiem, o co chodzi. Dobra, tam się chyba bunkrują z tyłu, no. Dobra, widzę wizję, coś tam jest, no. Się ustawiają. Ustawię sobie tu, tutaj. O, widzę, przyjmujesz mi to punkcik, dzięki. No, powiedziałem, że Szwema puszczę tam, w sumie tak jedzie i tak. Odzia Volksgrenadierów chyba? Nie, jakich Volksgrenadierów? Co oni tam piechotą? Próbowali coś działać. Hej, ho. To co jednego MGK na środek? Chociaż ta budowla ma tam połowę punktu wytrzymałości, ona zbyt dużo nie wytrzyma. Szkoda tego CKM, jak tam ktoś walnie potem młodzieżą dwa razy. Idą, o, Brytale się okopali w środku. Daj tego MGK tam. No już jest, praktycznie biegnie. Nie wiem, inwestujemy w... mocno teraz, nie wiem, w...
ulepszanie surowców, czy na razie tak sobie odpuszczamy? Fuera możesz amunicję ulepszyć. No to moglibyśmy to wykorzystać, nie? Ale jakie taktyczne barykady sobie zrobił? Okopał się workami na tym midzie właściwie. Postawił tam piechotę. Będą grali tym. O taktyką. Okopie, nie? Okop się, nie? Dobre. No bez kitu. Nie wiem, czy w tą stronę się ustawić lepiej, czy w tą. Ja pitole. Zróbmy tak. Będzie lepiej. Ja w ogóle na razie nie będę się pchał nigdzie. Na nikogo. Nie mam takiej potrzeby, chyba że chcesz coś szybko zaimprowizować. Co ty? Ja to bym wolał sobie zwiększyć ilość pozyskiwanej amunicji i zrobić upgrade. Ja tu się tylko tak szczanem z nimi. Dobra, bazę sobie ulepszę, na razie moja baza właściwie leży, muszę ją ulepszać. Właściwie jak się zrobi na początku tych mierów, to jest nawet fajnie, ale... Na początku jak sobie pikinierów się zrobi, nie? Pikinierów, no, pikinierów. Ej, brytole, to całkiem spoko, idę. No, dobra, sobie cofnę jednak mierków z bazy. Przejmuję to paliwo poza mapą. A, dobra, to oni są. Amerykanie coś mi tu przyszli. Nie wiem, czemu mój CKM się zatrzymał. Aha, bo ty przyjąłeś punkt przede mną. Nie wiem, dotyczy innego CKM-a tam na górę, do ciebie? No, możesz podesłać no. Dżika, bo oni tu mi mogą. Tutaj już wejdzie zaraz, nie? To tą budowlę zaraz zabunkuję. Spok. Na razie biednie z populacją. Właściwie trochę tak ciężko, ale... Co najwyżej to samo gminy pozostałeś na moście. Ale okopy robią. No to jak strzelimy potem im naszymi świstakami, to się zdziwią. Teraz ja sobie ustawiłem. Dlatego też od razu ominę sobie ten drugą budowlę z. Znaczy budowlę z drugiego tieru i przejdę na trzeci tier. No no no. O, twoje strzelałem, dobra. Ja mam jeszcze populację. Będą nobelki, to wiesz, będzie można pociałać. Ja sobie na razie improwizuję. Co, byś leciał w chałubice? Nie, ja mam doktrynę czołgową. No. Hetzerów będę miał, Panzerjagę i te... Ale wydaje mi się, że ta mapa też będzie taka pod artylerię, bo... To, że są te trzy mosty i... Nie będziemy zbytnio wychodzić, oni tak samo, to... Nawet Weffel będę miał, się sztuka za fus, w Hotchkissach. O. No ja liczę, że te nebeleki zaraz sobie zrobię, już buduję budowlę. Jeszcze muszę do ulepszeń potem zrobić i będzie korzystnie. Dobra, ja sobie machnę wszystkie budowle. Mam dużo pionierów, którzy nic nie robią. Mogę wysłać ich tam do ciebie, żeby w razie czego się naprawiali twój sprzęt, mechanizm. No, ewentualnie jakieś zasieki albo coś. O! Moździerz strzela w budowlę, muszę wycofać mój CKM, bo zaraz stracę. Więc mój MG już... O, uzupełni się przy tym, dobra. Tak, pochowo akurat dostałem pociskiem, kiedy wychodzili, to... Zostali kasztanem, kurwa. Ty, a taka ciekawostka właściwie. A propos kasztanów, albo uderzeń w głowę czymś twardym. Nie wiem, czy wiesz, ale kokosy zabijają rocznie 10 razy więcej osób niż... rekiny. Coś mi się słyszało. Nie? To jest dopiero najlepsze. Statystyki są porażające, ale ty takim kokosem... A właśnie, ty wchodzisz tym MG-kiem tam? Czym mam wejść? No, tym MG-kiem tutaj, co ja ci zająłem przypadkiem. Nie, bo on poszedł wtedy zająć tą twoją budowlę na górze, a potem mnie ten moździerz stamtąd wypędził i ten MG-k się odnawia aktualnie, ale zaraz mogę tam wrócić.
aktualnie nebelki się robią, żeby ich tam ostrzelać i wymęczyć. Żebyśmy mieli nadmiar jednostek, a oni żeby cały czas tracili te jednostki, byśmy mogli tam potem wejść. A to możesz tym pionierami mi tu zabunkrować. To gdzie chcesz tego MG-ka? W końcu na górę tam znowu, czy jednak na środek? A tu możesz i tu, nie? Nie mam, mam dwa MG-ki, jeden jest na dole, a drugi jest wolny, to decyduj gdzie chcesz. To weź go tam po środku. Dobra. Z drugiej strony nie ma, bo wtedy można łatwo przenieść na górę, a na środku, na górze jednak strzelają tym moździerzem. To nebelki podeślę. O, tam żeś ładnie objechał bazę. Że co, że już nebelkę robisz? Tak. Ominąłem budowlę drugiego tieru i od razu nebelki poszedłem. No bo właściwie w tym przypadku, jak oni moździerzami strzelają, nawet nie planują nas wyjść, to chyba dobrze byłoby tymi nebelkami pomęczyć. To są coś nebelki do ciebie? Nie, ja mam swoje. Na górę? Z drugiej strony, czy ja mogę rozwalić tą moją barykadę przeciwczołgową, jak sam ją zrobiłem? Nie wiem, ale Panterola przejdzie przez wszystko. Przez wszystko? Co? Dobra, będę ewentualnie ich męczył na środku, tam mają też moździerz. Stawię się moją nebelką tutaj, piękny zasięg będzie na pewno. Wystarczający. Druga już jest. Też tam widzę już u ciebie. Ostrzał się toczy. Ja na razie ci na spokojnie ustawiam moją maszynerię. Chłe. Jeszcze mi brakuje populacji. Dobra, cofnę tych pionierów. Aha, naprawić coś ci tam trzeba? Co naprawić? Nie wiem, mów czy trzeba coś naprawić. Nie, no mów ci, moi wszyscy naprawiają, weź tylko zasieki zrób. Tutaj u ciebie? No, przy moście. Tam w środku. O, dobrze, nebelki już gotowe. Szkoda mi CKM-a tylko, żeby mi tak szybko rozbili. Dobra, sobie postrzelamy troszeczkę. Ten most zaraz będzie rozwalany, go chyba rozdupce, żeby mnie nie wkurzał i się przerzucę na środek. Chyba obrywają. Kłe. Chodząc czołgiem. Znaczy tym pojazdem. Transporterem. No, spokojnie, choczki są mam. O, mam tego Panzerfausty. Już poza kontrolą. Dobra. Trzecia nebelka już przyjechała. Nie, już to tego choczkisa. Czwartą nebelkę zrobię. Takich wystrzelamy, że będą mieli dosyć. Tym bardziej ten CKM już stracony po części. Nie wiem, za dużo tych pieniędzy, zresztą bym sobie zaraz ich zredukował. O, strzelałem z czegoś? O, most spadł, nie wiem. Most spadł, dobra. Most spadł, mogę się przerzucić. Może się nie strzelaj, poczekaj, ma się załadują wszystkie trzy na raz. Haubice chyba sobie zbudował. Wkurzałem mnie te moździerze, że trzeba im coś puścić. Na dole. Ale nie przyjedzie, on sam postawił te przeciwczołgowe. No wiesz, coś mi w PS strzela. Nebeliki na raz. No na środku mid, na midzie strzela ten moździerz, zaraz go wykończę. Mam trzy nebelki, go zaraz powinny ścisnąć, chyba że nie trafię. Zresztą nie zaznaczałem go, nie był punktem domyślnym tej operacji, ale...
Co tu, cała salwa już? Trzy nebelki już? Tak od co nic? Nie, nie tam ten? Posłałby amunicję. Wchodzi coś środkiem. Znowu jakieś pojazdy. Aha, jedna się przez... Czwarta dycha. Dobra. Panzer Faust. Czekaj, to moi lecą. Zaraz go dobiję. Panzer Faustem. Piechota wchodzi, wsypują się środkiem. Będzie wesoło. Rzut tam robię, jak coś. Tutaj będzie zrzut. No, tylko że oni mi na NBWF lecą. Może tam ich... Co tam miało poginąć, to poginęło, resztę go nie. O, sporo przyjęli. Uważaj, bo tu gdzieś idziesz, lecie moje. Aha, dobra, wycofuję ich. Jeszcze się pchają tym środkiem? Możesz po nich. Nie mam jak wybronić moich nebelek, będzie ciężko, jakbyś się robił. Naprawię cię twoją... O, idę cię naprawić, maszynkę. Bucha. Silnik zniszczony, naprawiam się. Ty, próbuję. Weź tego Panzerfausta mojego podnieś. Dobra. Zaraz, to jak tymi pionierami skończę, to podniosę. Upgrade. A, pionierzy zginęli. Co tam ci leciało? Ten... M8. Gdzieś tu Hetzer powinien jechać. Panzerfaustem trochę tam staram się, ale... Tym mojego? Tylko, żeby... Ale zebrałeś, mój leży tutaj, Panzerfaust. Ale nie mogę właśnie wziąć wol z grenadierami. A to tymi pionierami możesz. Nie mam ich, nie mam. Patrz, niemożliwe. Patrz mi na moje nebelki. Kurde, blade. Ja pierdzielę, trzy naraz pociskiem rozbił. Rozumiesz to? Trzy na raz. A no co zrobisz? Jedna spalona, dwie do odbicia, dobra. Ale się podirytowałem. Wiesz, najgorzej jak sobie układasz coś tam i nagle ktoś ci to niszczy, zanim to użyjesz właściwie. To jest irytujące. No dobra. Teraz nie powinno nic tu wjechać, jak Hesserem ustawię. W sensie nic z pojazdów. Zaraz mi zniknie, Hesser będzie taki niewidomy. Dobra. Patrzcie, ty tam do mnie będą chcieli czymś wlecieć. O, jedzie pojazd. Mamy belki pewnie znowu. Ale mam pomysł. Ja tam sobie zrobię te przeciwpojazdowe zaraz.
Tylko weź mi go zatrzymaj. On mi znowu nebelki rozwali. Pomóż mi jakoś. O, fuck, ulec. Nie zdążę. A! Pocisk zablokowany. Ja pierdzielę, znowu wszystko poszło w kupę. Muszę się przestawić. Ale kurwa, lamie. Dobra. To jest masakra. Obuduję sobie całe te przejście, żaden mi przeciwpancerny to już nie wiedział. Które? Dookoła te nebelki. Z każdej strony. No może nie z każdej, bo tam jedną muszę zostawić, żeby nimi wjeżdżać w razie czego. Ale to tak, żeby musieli prędzej przejść przez wszystko. Ty mi tu mury rozwalasz. Ślepiec. Co z Hercem? No, silnik uszkodzony. No i tak stoi. Nalot? Twój? Nie, ja tam tylko nebelkami. O, tego stewarda. Bo ja jeszcze tylko jeden point i będę miał tych wykokszonych granadierów. Dobra. Zmienię trajektorię ich przejazdów na moje nebelki i będzie elegancko. Albo część przesunę jeszcze gdzie indziej, żeby nie tracić całości w razie jak my tam jakimś męczyli. Dobra, właściwie teraz oleję w ogóle pojazdy pancerne, polecę w piechotę, żeby ją polepszać, bo to też tam będę te punkty na to przeznaczał i... No ja tu się pancerką zajmę, spokojnie. No, ja sobie w piechotę i... No zaraz jakieś czołgi zbudujemy albo coś. Dobra, coś tam oberwali. O, Sherman mówię. Shermany minął w twoje. Znowu mi... No, i ci się tu. Ja pierdzielę. Chodź kisem mi poszedł. A jedno udział piechoty się z... Dobra. Piechota pcha się. Chodzą. Ale i wystrzelamy. Teraz możemy raszować po tym, nie? Tyle piechoty wsypali, nic nie ucieka, dosłownie nic. Wszystko wyginie. Chyba, że nie masz czym raszować. Hecerami to najwyżej. Jeszcze V1 w gotowości, na lądów też w gotowości, więc... Jeden oddział chcą wycofać, dobra. Środek pchamy? Tam bunkry zostały chyba...
wyniszczone. Przejmę przeciwpancerkę. Uważaj, strzelam. Tu. Dobra. Puszczam tam V1. Spoko, o. Leć. Zaraz na wali. Dobra, czyściutko. Uciekł jeden. Rozproszę moje jednostki i powysyłam do przejmowania punktów. No, zobaczył, że już nie mają szans. I po właściwie, bo... Paka mają. Tutaj. Na razie piechotę. Robisz zrzut? Co? Nie, tam jest pak. Tutaj jest pak. Dobra. Zaraz go rozbiję piechotą. Ukradną ta piechotę. Chyba mnie coś zastrzeliło. No, trochę tam cię zastrzeliło. O, Firefly'a mają. No właśnie, nie widzę. Chociaż jakie tymi panzerwaffami, ile Volksgrenadierami? Zaraz go panzerfaustę wymęczę. Ale pak zdjęty właściwie, nie? Piechota z paka zdjęta. Puścił, salwę. Fajne werwefele. No, tego nawet się nie da wyratować. Chociaż... Jeszcze pół HP ma. Dobra, Amerykanie jest na dole. Hunter, battle group moving to target. Dwie panterki.
Fuck. A, wykrywacz mi wjechał. Okay, fly him. Przestrzelił, ja tam już dawno nie mam moich levelek. Za to sam obrywa. To są twarde skurczybyki. Dobra, wyślę tam jakąś piechotę do przebicia tych przejęcia tych punktów na górze, co tam to podbieliśmy. The unique yacht punter can now be called to remote locations. This is Panza. Gdzieś się zaklinowała. Dasz radę tam coś podesłać na tych pionierów, chociaż no. Coś byle co? Tam te punkty bym poprzyjmował, a oni mnie tam zablokowali, a zanim te wojska tam dojdą, które dopiero z bazy wychodzą, to... A, butterfly. Gdzie ten? Firefly? No. Aha, tutaj masz dwa. Ten, dwa te co puszczałem, bo to... Tu mi coś chodzi. Ci pieniężę uciekli, albo i zabiłeś im. Dobra, już lecę. Gdzieś tu jak Panther leci, o jest. Dobra, wchodzi twardość, patrz. W to co mogą strzelać. An enemy unit has fallen to our might.
Panzer Grenadier reinforcements are mustering. Ty tym jednym czołgiem wystrzelałem. Jak panterom. Odwróć się do cholery. Jak tam? No spokojnie. Chłopie. O, jedynka tu leci. Leci? No, musimy to przyspieszyć, nie? Chwyciłem. No, ja też. To są statystyki. Zobaczymy. No daleko w tyle byłem. Sobie dużo tą piechotą tym razem nie zrobiłem. Czemu ja więcej piechoty mam? Nie no, wyprodukowałeś 29 sztuk piechoty. Jest 101. No dobra, no tu patrzyłem. Ale punkty piechoty. No, no, no. Bo zrobiłeś dużo piechoty, dlatego dostałeś więcej punktów piechoty. No spoko, spoko, nie tu patrzyłem. To jest takie... Powinni to dać troszeczkę w innej zakładce. Ofiar, 18. Ale pojazdy w niej dużo więcej ode mnie. A, wyprodukowane. A ja sobie przywołałem ich chyba z 5 tych hecerów. Dwie pantery i jeszcze jak panterę. Mhm. To co, kminimy coś jeszcze? No, to wypadałoby się pożegnać, nie? Jasne. Bo na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Combat of Heroes Tales of Valor. Trzymajcie się i strzała.